Mamy godzinę 14:43, czyli około 40 minut po rozpaleniu. Temperatura na wyjściu z atmosa 76 stopni. Pompa działa na trzecim biegu, czyli ładowanie bufora następuje. Ciśnienie na razie nie rośnie, bądź delikatnie rośnie. Ono sobie tam, woda wiadomo, się rozgrzewa, także ciśnienie musi troszeczkę wzrosnąć. Temperatura spalin 200 stopni. Jeśli chodzi o to pokrętło, jeśli będzie na wyjściu 80 stopni, na kotle ustawimy sobie wtedy, żeby powyżej 80 stopni się wyłączył nadmuch, bo później, jeśli temperatura, jeśli się w kotle już wygasi, to bez sensu, żeby chodził wentylator, on się sam właśnie wyłączy. Jeśli temperatura będzie spadnie poniżej 80, to już się nadmuch wyłączy, to będzie znaczyło, że wsad drzewa się wypalił. No może troszeczkę wzrosło, jakieś 2 stopnie, 3 stopnie na górze. Tutaj już czuć, o, aż parzy. Jeśli się tam dłużej przytrzyma, to jest ładowanie bufora następuje. Woda gorąca leci do niego. O, tu mamy dalej na środku bufora 22 stopnie, czyli tutaj nic się nie będzie działo. Ale w międzyczasie też nam ładuje tutaj ten zbiornik do wody użytkowej. ...77 stopni, czyli się pali fajnie. Prawie 80. Także widzimy się za jakiś czas. Jeszcze zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja w kominie. No widać, jakiś tam w tej chwili dym sobie leci. Dlaczego, to wam nie powiem, ale sobie leci. Zobaczymy później, co to z tego będzie. 50 minut po rozpaleniu. Temperatura na buforze rośnie, już jest 30 stopni. Środek jeszcze jest zimny. To miejsce jest gorące, wejście. Temperatura spalin prawie 200 stopni. Temperatura na wyjściu prawie 80. Możemy sobie delikatnie już o tak, jeszcze delikatnie dam w prawo, jeśli już będzie 80 stopni. Klapka już jest prawie zamknięta. Ta rura, to kolega zauważył, że to jest rura PEX. Ona jest zimna całkowicie. Idzie tutaj sobie do odpowietrznika i do zaworu bezpieczeństwa. Także z nią się na pewno nic nie będzie działo. Zobaczymy po roku 80 stopni. Zobaczymy, jak wygląda wsad. Żeby zobaczyć, jak wygląda wsad, należy wyciągnąć, zrobić krótki obieg na dym, poczekać chwilkę i pomału otworzyć drzwiczki. O, to wygląda w ten sposób nasz wsad. Zamykamy, żeby dalej się gazowało. Tutaj no niestety nie zobaczymy, jak wygląda proces zgazowywania, bo nie mamy żadnego
ziernika, jak tutaj otworzę, to nic nie będzie widać, bo ten dym poleci sobie do góry. -79 stopni. Ciśnienie jest niecała atmosfera. Mamy tu prawie 80. Delikatnie jeszcze. O, w tej chwili jest wentylator wyłączony. Ale to nie będzie chyba gazowało, czyli go delikatnie zmniejszę i go tak zostawimy. Niech sobie pracuje. 35 stopni. Środek bufora 22,5, czyli w sumie się nic nie zmieniło. I widzimy się za jakiś czas. 15,6. Temperatura 79 stopni. Cały czas trzyma. Góra bufora prawie 50. Środek jeszcze się nie podniósł do góry. Zobaczymy, co tam idzie z komina, a z komina nic nie idzie. Nic nie widać, co by leciało z komina. Tu poszło ile? 0,2 stopnia. Dopiero w środku bufora. Ile mamy? No to idzie też do góry na CO, na CBU. Prawie 40 stopni. Jeszcze trochę brakuje do 40. Bufor pomału się ładuje. Temperatura jest ustabilizowana. Temperatura spalin jest 200, powyżej 200 stopni. Wydaje mi się, że powinna być trochę mniejsza. No dobra, ciśnienie. Ciśnienie troszeczkę poszło do góry, ale trochę musi iść. Także widzimy się za jakiś czas. 13:28. Już mamy 71 stopni. Zaraz powinna się załączyć pompa i pomału będzie ładować bufor. Klapka już pomału się przymyka. O, można to zobaczyć. Będzie 80 stopni, to ona się prawie do końca zamknie, bo do końca ona się nie zamyka. Jest tak przez producenta zrobione, że zostaje jakieś 5 mm. 71 stopni. Możemy sobie to... O, w tej chwili się wyłączył nadmuch. Czyli jest 72 stopnie już. Pompa się załącza. Jest na trzecim biegu. 45 W pobór mocy. W tej chwili już zaczyna się też ładować bufor. Pompa jest fajna, jest cichutka, w ogóle jej nie słychać. Jedynie co szumi, to ten wentylator wyciągowy. Temperatura spalin w tej chwili jest prawie 200 stopni. Mi się wydaje, że ona powinna troszeczkę jeszcze spaść, ale zobaczymy. Termometr w Atmosie działa też rewelacyjnie.
Nie wiem, czy to słyszycie, ale chyba nie słyszycie. Słychać, jak tam się fajnie gazuje to drzewo i taki jak spalnika, taki dźwięk się wydobywa. Temperatura spadła, ale pompa się nie wyłączyła, bo histereza jest, nie wiem na ile, tam ją ustawiłem na 2 stopnie może. Także jeszcze wiadomo, że z powrotu trochę chłodna woda leci, także musi delikatnie wychłodzić się kocioł. O, tutaj jeszcze żadnych zmian na pewno nie będzie, ale o, jeśli już rękę przykładam, no to już czuć, że jest już ciepłe, więcej niż 20 stopni. Stopni, chyba że odbija gdzieś te promienie i o 27, zależy gdzie tam się ten promień na co trafi, o 37, także już się pomału zaczyna ładować bufor. Mamy godzinę, no bądźcie, 32, czyli pół godziny po rozpaleniu. Tutaj jeszcze sobie możemy skontrolować, tutaj też jest termometr akurat do kospela, ale pokazuje temperaturę w środku bufora. Jest 22,3 stopnie. No dobra, widzimy się za jakiś czas.